Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na wstępie chcę powiedzieć, że za każdego followa na Instagramie odwdzięczam się lajkiem pod waszym zdjęciem. Moja nazwa to Nexu przez 3 u macie w opisie jak i w przypiętym komentarzu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania. Jeden z najbardziej ikonicznych samochodów Jamesa Bonda pochodzi z filmu Szpieg, który mnie kochał. Był to Lotus Esprit z 1976 roku. Klasyczny, sportowy samochód, który był bardzo drogi w tamtych czasach. Charakteryzował się tym, że był bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Esprit Bonda różnił się trochę od innych. Mógł zamienić się w małą, podwodną łódź. Oczywiście w prawdziwym życiu tak to nie działało. Podczas nagrań używano dwóch innych samochodów. Jeden był specjalnym modelem przeznaczonym pod wodę, zwanym Wet Nailie. W 1989 roku... Odkryto jeden model, który był przechowywany w kontenerze. Kontrahent postanowił to kupić zapłacił za niego jakoś 100 dolarów, nie wiedząc co tam jest. Dzień po potem, jak kupił kontener, jego brat otworzył go i zobaczył coś wielkiego, przykryte białym materiałem. Po tym, jak je zjął, zaleci samochód bez kół i ze wzgniecionym dachem. Nie wiedzieli na początku co to jest i czy jest w ogóle coś warte, ale to się zmieniło w 2013 roku, gdy anonimowy sprzedawca sprzedał go na akcji RM Auctions, ze sobą sprzedany Ronowi Maskowi za cenę 962 1839 dolarów. Był zawiedziony, gdy zobaczył, że nie może zmienić się z łódki do normalnego samochodu. Danny i Laura Daston są gwiazdami Storage Wars, który opiera się na kupowaniu garaży i sprzedawaniu zawartości. W 2011 roku otworzyli jeden z najbardziej szalonych kontenerów. Był on wypełniony po brzegi skarbami piratu. Był zaleziony w kontra Costa i na początku wyglądał całkiem normalnie. Sprzedano go za mniej niż 1000 dolarów, ale nikt nie wiedział, że było tam pudełko pełne starych monet. Nie takich zabawkowych, tylko starych hiszpańskich monet. Były w obiegu XVI do XIX wieku. Były one warte około 500 tysięcy dolarów. Był to na pewno trafi их жития. The Beach Boys był zespołem, który został utworzony w 1961 roku, prawie 60 lat temu. W 2006 stacja radiowa na Florydzie kupiła garaż na przypadkowej aukcji za 300 dolarów. Był wypełniony rzeczami Beach Boys. Garaż był używany w latach 70., ale z jakiegoś powodu w 2006 roku. Przestał być opłacany i wystawiony na aukcję. Stacja wygrała i posprzątała cały garaż. Było tam mnóstwo fotografii, nawet takiej, której nie ujrzała świata dziennego, niedokończonych tekstów, kontraktów i innych rzeczy. Zespół chciał najszybciej skontaktować się z osobą, która to wygrała i odzyskać rzeczy. Po ośmioletniej walce w sądzie Beach Boys przegrali, a zawartość garażu została wystawiona na aukcję i sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Wszystko, co jest związane z Elvisem Presleyem, jest limitowane i może zostać sprzedane za duże pieniądze, jeśli jest w dobrym stanie. W 2010 roku wyemitowano odcinek Storage Wars, gdzie osoba wygrała gara z gazetami. Pierwsza była z 1977 roku. Jest to dzięki kiedy Elvis odszedł. Był tam wielki nagłówek na cześć artysty. Była ona warta ponad 90 tysięcy dolarów. Jej stan był idealny i na pewno kupiłem jakiś kolekcjoner. Wracając do Dana dostona, kupił garaż za 500 dolarów i był w nim safe. Zazwyczaj nie ma w nich nic ciekawego, ale ten był inny. Po wezwaniu osoby, która mogłaby to otworzyć, zobaczył, że w środku było 7,5 miliona dolarów w gotówce. Starzy właściciele garażu odezwali się do niego z dziwną propozycją, że jak oddadzą pieniądze, mogą wtedy zostawić dla siebie 600 tysięcy dolarów. Oczywiście się nie zgodzili, zamiast tego dali inną propozycję, podwoili cenę. czyli żeby wszystko było legalne i obie strony były zadowolone. Jest jeden komiks, który jest traktowany jak złoty graal. Najważniejszy z wszystkich. Jest to Action Comics number no. 1. Pierwszy komiks o superbohaterach. Puszczony w czerwcu 1938 roku. Pokazuje legendarną już postać Supermana. Komiks został sprzedany za 3 miliony dolarów w 2014 roku. Ale wracając do 1995. Aktor Nick Cage kupił kopię książki. 5 lat później ktoś mu ją ukradł w Los Angeles. Komiks był uważany jako rodzinne dziedzictwo. W 2011 roku znaleziono go w jednym z garaży i został sprzedany. Przedany za 2 miliony dolarów na comic content, ale był uważany za kradziony. Dzisiaj patrzymy na firmę Bugatti jako producenta Drogich i szybkich samochodów Ale w 1937 roku Wypuściło 17 Bugatti Type 67 Były bardzo rzadkie I prawie niemożliwe do dostania Ale znaleziono jeden egzemplarz, który stał w garażu W United Kingdom przez 48 lat Był zakupiony przez brytyjskiego prezesa Klubu wyścigowego, który następnie Odprzedał go doktorowi w latach 50 Po tym jak jeździł nim przez kilka lat Zaparkował go w prywatnym garażu I na tym kończy się historia W 2007 roku niestety doktor odszedł i Znaleziony jego samochód, miał przejechane około 26 tysięcy mil i był w bardzo dobrej kondycji. Na ten czas był warty ponad 4 miliony dolarów. Niekiedy skromne garaże mogą skrywać bardzo interesujące przedmioty. KDK TV jest kanałem na CBS. Cechował się licytacjami garażów, jeden z nich był całkiem inny od reszty. Były w nim tylko trzy rzeczy: odkurzacz, torba i pusty plastikowy kontener. Coś mało interesującego. Cena zakupu nie była za duża, bo tylko 35 dolarów. Ale dzięki temu widać kto lubi ryzykować. Ten człowiek widział potencjał, którego inni nie widzieli. Najbardziej wartościowa rzecz była w plecaku. Na początku z torby wyciągał same stare rzeczy: buty i inni. I zwartego uwagi. Następnie zobaczył co jest w przedniej kieszeni i zobaczył kopertę wypełnioną pieniędzmi. Było tam 15 tysięcy dolarów. Jeden z najbardziej znanych odcinków Storage Wars pochodzi z sezonu trzeciego. Wtedy Darius Sheets wygrał garaż, na który wydał 3600 dolarów. Wygląda na interesujący, ale nie było też nic specjalnego. Do czasu, gdy wezwał eksperta od sztuki, były tam obrazy malarza Franka Gutrieza. Bazował on na surrealizmie i jego dzieła na przestrzeni lat zaczęły drożeć. Kosztowały ponad 300 tysięcy dolarów. Niekiedy ludzie w Storage Wars znajdują jeden przedmiot, przez który bardzo mocno się wzbogacają. Innym razem może być tak, że wszystko ma podobną wartość i składa się na dużą sumę. Tak było w tym nagraniu, gdy Garrowi i Brandon znaleźli swój najlepszy garaż w sezonie piątym. Było tam dużo kartonów z różną zawartością. Od papierów do zabawek kolekcjonerskich. Nigdy nie możesz oceniać garażu z daleka. Wiadomo też, że osoby na aukcji nie mogą wchodzić do środka. Mogą jedynie zaglądać przez określony czas. Jedyne co Garrow i Brandon widzieli to góra kartonów. Niekiedy może zdobyć dużą gotówkę z garażu, który nie wygląda na drogi. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Nie zapomnijcie szczelić łapki w górę, bo przyczyniacie się do rozwoju tego kanału. Oraz nie zapomnijcie właśnie Instagrama Nexu przez 3U za każdego followa. Wdzięczam się lajkiem pod Waszym zdjęciem. Od czasu do czasu publikuję też Insta Stories z naszego projektu, który być może za niedługo pojawi się na YouTubie. Także śledźcie na bieżąco mnie na Instagramie oraz na YouTubie. A ja co? Życzę Wam miłego poranka, popołudnia czy też wieczoru, w zależności kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.